Salut, salut! Zima w Wielkopolsce ma się całkiem dobrze, aczkolwiek nie tak dobrze jak w górach. No ale jakaś namiastka tej zimy tutaj, jak widać, jest. Piękny dzień. Skorzystałem z okazji i pójdę poobserwować trochę zwierzątka, jak się tutaj zachowują zimą. No już pierwszy dzięcioł się odezwał. No i czapla poleciała. Wejdę trochę tutaj do lasu. Są takie mokradła. W tej chwili wszystko jest zamrożone. Tropy zwierzątek tutaj są, ptaszki tutaj właśnie, jakieś ptaszki tutaj urzędowały. O, sobie tu szedł ptaszek, tu się na chwilę zatrzymał, tu połaził trochę. No zobaczymy, na razie jedna czapla już mi uciekła, liczę tutaj na stado żurawi. Zwierzątka pouciekały, pochowały się, no już jest zbyt późno. Siedzą gdzieś tam w krzakach zakamuflowane. Jednak na obserwację zwierząt trzeba wybrać się rano, a nie tam po godzinie 10. No nic, pójdę jeszcze w jedno miejsce. Może tam coś mi się uda trafić. Ale póki co spacer jest super. Także polecam. Poranne spacerki na łonie natury to jest to, co naładuje bateryjki każdego człowieka na nadchodzący dzień. Niestety nigdzie więcej nie pójdę, bo wpadłem do strumienia zamarzniętego po kolana. Można było usłyszeć taki chlupot wody. O, tutaj właśnie była ta pułapka. Przeszedłem kruchy lód. Noga ugrzęzła. Woda się wlała za cholewę, no i nic, będę musiał po prostu wracać do chaty. No taka niespodzianka, miało być zwierzęta, miała być obserwacja ptaków, żurawi,
jakiś sarenek, no ale skończyło się na fajnym spacerku i mam nadzieję, że na ładnych ujęciach. Mi się spacer bardzo podobał, mam nadzieję, że Wam również. A teraz wracam przebrać buty. Salut, do następnego!